Siedzicie na silny call? Let's go! Cześć wszystkim ponownie na moim kanale. Dzisiaj pogadamy sobie o mięśniach core. Zanim zaczniemy w ogóle mówić o samych ćwiczeniach, które chcę Wam dzisiaj pokazać, musimy sobie tak naprawdę rozróżnić pracę nad akcją mięśniową i funkcją mięśniową. Akcja mięśniowa to jest zdolność do wykonania ruchu przez dany mięsień, czy gdzieś tam na przykład w przypadku bicepsa będzie to zgięcie stawu łokciowego, natomiast funkcja jest zdolność do stabilizacji. I ta zdolność do stabilizacji będzie nas dużo bardziej interesować. Czyli my tak naprawdę przez pracę nad mięśniami core w treningu bardziej jakby pracujemy nad tym, żeby nasze ciało optymalnie było w stanie nas ustabilizować w ruchach dynamicznych, czyli powiedzmy utrzymać nam ten środek ciężkości bez znaczenia, w jakiej pozycji nasze ciało by się nie znalazło. Czy jak sami możecie zwrócić uwagę, nieważne czy to będzie, czy uprawiacie, nie wiem, boks, MMA, piłkę nożną, koszykówkę czy cokolwiek, dochodzi nam do sytuacji, w których musicie zmienić płaszczyznę ruchu, musicie jakby, nie wiem, przyspieszyć, zwolnić, wyhamować, zrobić różnego tego typu rzeczy, więc automatycznie ten środek ciężkości się zmienia względem tego, co mamy w sytuacji, w sytuacji statycznej, jak po prostu sobie stoimy. Więc tak na dobrą sprawę, praca nad mięśniami core głównie ma nam pomóc w tym, żeby ten środek ciężkości w danym miejscu utrzymać. Dodatkowo praca nad mięśniami core w tym przypadku, czyli całym tym kompleksem mięśniowym, czyli te mięśnie brzucha, będziemy do tego dodawać oczywiście jeszcze przeponę tą powiedzmy dolną, czyli te mięśnie na miednicy, będziemy do tego zaliczać mięśnie głębokie, mięśnie przykręgosłupowe, czyli jak sami widzicie, gama tych mięśni tak naprawdę jest bardzo ogromna, jeśli mówimy o sam core. To naszym celem też w przypadku, jeśli idzie o stricte trening pod sporty walki, jest właśnie ta zdolność do wyhamowania siły, ale też przekazania jej z powrotem. Czyli na przykład, jeśli przychodzi do nas jakaś siła i musimy skręcić nasz tłów czy cokolwiek, my musimy być w stanie zaabsorbować tą siłę, a potem jakby użyć tej siły, która do nas przyszła, żeby przekierować ją w innym kierunku. Więc jak sami widzicie, podejście do samego ćwiczenia jest dosyć kompleksowe. Nie chodzi tutaj wyłącznie o samą akcję mięśniową. W przypadku sportu, i nie tylko mówię tu o sportach walki, tylko ogólnie o sportu, nie zależy nam też tak bardzo na budowaniu wizualnej części mięśnia, tylko bardziej na tej funkcjonalnej. Dobra, tyle słowem wstępu, lećmy z ćwiczeniami, let's go! Dobra, jedną rzecz, którą pominąłem we wstępie, jest to, że tak naprawdę ten brzuch, jeśli idzie właśnie o tą zdolność, mięśnie core, jeśli idzie o ten element stabilizacji czy stabilizacji dynamicznej, chcemy pracować tak naprawdę we wszystkich trzech płaszczyznach, czyli zarówno w płaszczyźnie rotacyjnej, w płaszczyźnie czołowej i w płaszczyźnie strzałkowej. Jeśli idzie o pierwsze ćwiczenia, które chcemy pokazać, to są tak zwane pile of press. Ja chcę Wam pokazać tak naprawdę trzy wersje tego ćwiczenia. Jedna będzie jakby zdolność do wyhamowania sił rotacyjnych, druga do wykorzystania czy stworzenia tych sił rotacyjnych, potem ich wyhamowania, a potem jeden taki wariant, który tak naprawdę łączy jedno i drugie, ale będzie bardziej specyficzny stricte pod sport MMA. Czyli jeśli idzie o sam ruch, musicie mieć oczywiście jakąś formę taśmy, musicie wyjść sobie do boku, tak żeby czuć, że ta taśma Was ściąga w jedną stronę. Utrzymujemy sobie cały czas jakby dłonie czy nadgarstki na wysokości mostka i z tej pozycji będziemy prowadzić ruch centralnie do przodu, oporując czy napinając sobie mięśnie brzucha do tego stopnia, żeby nie dać się skręcić w drugą stronę. Czyli chcę zatrzymać ten ruch, hop, wrócić do pozycji wyjściowej. Dynamicznie wyjść, hop, wrócić do pozycji wyjściowej. Ważne jest to, że jak wyjdziecie tutaj, nie może dojść do sytuacji, w której taśma Was skręci, ok? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, a pamiętajcie, biodra nigdzie się nie ruszają. Tu jestem cały czas statycznie osadzony. Pracuję tylko i wyłącznie na właśnie wyhamowaniu tej siły, która będzie mnie skręcać do raka, czy w kierunku po prostu gumy, tak? Drugie ćwiczenie w zasadzie wygląda dokładnie tak samo, tylko dodamy do tego element rotacji, czyli po wyjściu tu, to jest powiedzmy w tym momencie nasza pozycja wyjściowa, ja chcę dokręcić jedno biodro, skręcić taśmę, hop, wrócić do pozycji wyjściowej. Najlepiej byłoby to robić w sposób dynamiczny, czyli dynamicznie wykorzystać element rotacyjny, wykorzystać siłę i stworzyć właśnie tą rotację, a potem wyhamować to jakby ten dynamiczny ruch w taki sposób, żeby właśnie nie dać się ściągnąć w tamtą stronę, hop. Czy jak widzicie, właśnie to jest element tego wykorzystania jakby tej siły, żeby ona nie była takie czysto, statycznie tworzona, tylko właśnie element dynamiczny, ale potem jak ta taśma chce wrócić do pozycji skróconej, wyhamować to centralnie na środku, nie dać się ściągnąć w tamtą stronę. Trzecią wersję ćwiczenia, powiedzmy tą najbardziej specyficzną pod MMA, będzie pile of press leżenia na plecach. Każdy chyba dobrze wie, że ta pozycja jest dosyć specyficzna pod MMA, więc wykonuję po prostu pierwsze ćwiczenie, które pokazywałem Wam na start. Założenie jest dokładnie takie samo, z tym, że po prostu robimy to w leżeniu, a nie w staniu. Czyli jestem z tej pozycji, hop, znowu stawiam sobie nadgarstki na wysokości mostka, hop, idę do wyprostu, zatrzymuję ruch, wracam do pozycji wyjściowej. Ważne jest to, żeby właśnie nie dać się skręcić w tamtą stronę, napiąć brzuch, oporować ruchowi taśmy. Kolejne dwa ćwiczenia, pamiętajcie, tamto to było tylko jedno ćwiczenie, po prostu w różnych wariacjach. Dwa ćwiczenia to są tak zwany chop i lift, czyli znowu jesteśmy cały czas w obrębie tej płaszczyzny rotacyjnej. Oba te ruchy wykonujemy w pozycji klęku. Oczywiście mamy wariacje w staniu, mamy wariacje w zasadzie w różnym. Możemy to zrobić nie tylko z wykorzystaniem taśmy, ale też z wykorzystaniem hantla czy z wykorzystaniem kabla. Chcę Wam pokazać gdzieś tam najbardziej bazową wersję tego ćwiczenia. Ustawiamy się w klęku jedną nóż, łapiemy sobie taśmę, hop, w ten sposób. Czyli jesteśmy z automatu skręceni, czyli już mamy ten ruch, powiedzmy, nie w pozycji neutralnej, tylko już mam delikatnie jakby nakręcony korpus. Noga się nigdzie nie rusza, czyli noga nie schodzi się za mną. Z tej pozycji, hop, wychodzę do góry, wracam, ale
nie w taki sposób jak ja teraz, tylko chcecie wyhamować ten ruch. Czyli stąd, hop, wracam, hop, wracam, hop, wracam. Czyli ważny ten element znowu dynamicznego stworzenia siły rotacyjnej, wyhamowania tego ruchu, hop, wyhamowania tego ruchu. Dobra, to jest lift, chop będzie w drugą stronę. Ustawiamy sobie kolana w przeciwnym, czyli teraz mam kolano bliżej raka, czy w zasadzie czegokolwiek, do czego gumę sobie przyczepicie i z tej pozycji znowu jestem skręcony, czyli znowu mam ten punkt nakręcenia na start, hop, ściągam do dołu, wolniej wracam, hop, wolniej wracam, hop, wolniej wracam. Oczywiście pamiętajcie o tym, że im cięższą taśmę sobie weźmiecie, tym ćwiczenie będzie trudniejsze, im dalej się ustawicie od taśmy, tak żeby taśmy bardziej rozciągnąć, tym też ćwiczenie będzie trudniejsze. Dobra, mamy ogarniętą płaszczyznę poprzeczną, przejdźmy sobie do płaszczyzny strzałkowej. My jesteśmy teraz w płaszczyźnie czołowej, czyli pracujemy nad antyzgięciem. Tutaj tak naprawdę będziemy wykorzystywać głównie bazowego planka, to chyba każdy z Was wie jak wykonać. To jest taka najbardziej bazowe ćwiczenie, jeśli chodzi o ćwiczenie antyzgięcia. Drugie to jest tak zwane AB wheel. My z jakiegoś powodu tego kółka tutaj nie mamy, gdzieś zaginęło, więc po prostu użyję sobie teraz sztangi. W zasadzie jakby samo ćwiczenie się w żaden sposób nie zmienia. Zaczynamy sobie od kolan, jeśli ktoś jest w stanie oczywiście to zrobić ze stania jeszcze lepiej. Ja nie jestem w stanie, więc pokażę Wam z kolan. Czyli to jest pozycja wyjściowa, łapiemy sobie za sztangę czy za AB wheela, jeśli macie, wyjeżdżamy sobie do przodu. I teraz bardzo ważny właśnie punkt jest tego, żeby na tyle utrzymać napięty core, żeby nie dać się zgiąć w ten sposób, tak? Czyli nie pogłębić tej lordozy lędźwiowej, nie puścić sobie bioder za bardzo do przodu, tylko utrzymać się w tej pozycji antyzgięciowej. Czyli to, hop, wyjeżdżam do przodu, jak najbardziej do wyprostowanych rąk, hop, wracam do pozycji wyjściowej, tak? Czyli wyjeżdżam mocno do przodu, hop, i wracam. Ważne jest też to, żeby nie cofać tyłka. Wiele osób robi to ćwiczenie w ten sposób, że po wyjechaniu wszystko cofa przez biodro i wraca w ten sposób, a nam właśnie chodzi o to, żeby cały czas utrzymać ten napięty brzuch i zagarnąć sobie, czy to będzie kółko, czy to będzie sztanga, cokolwiek używacie, pod siebie. Czyli stąd, hop. W ten sposób. Tutaj go taki, powiedzmy, honorable mention. Jeszcze chciałbym dać, czy taka wzmianka honorowa, dwa w zasadzie, można powiedzieć, że to jest jedna forma ćwiczenia, czyli ten zercher carry tak zwany, czyli utrzymanie sobie sztangi, hantla czegokolwiek w tej pozycji i chodzenie z tym ciężarem, tak? Z automatu jest to bardzo dobre pobudzenie na korpus, ale też właśnie element antyzgięcia, ponieważ jakby sam ciężar trzymamy sobie tu, on będzie nas z automatu predysponował do tego, że pochylić się w przód, a musimy temu oporować, nie dać się zgiąć w przód. My tutaj za bardzo nie mamy miejsca, żeby to pokazać, ale generalnie, jeśli byście chcieli na przykład jako formę antyzgięcia, która będzie jeszcze dodatkowo gdzieś, można jakby wrzucić jako formę na przykład kondycji, jak najbardziej wtedy to tam pasuje, żeby sobie wziąć czy sztangę, czy właśnie hantla. Sztanga oczywiście będzie, powiedzmy, bardziej poręczna, bo nie trzeba będzie tak ciasno trzymać rąk. Zobacz sobie tu przed sobą, puści delikatnie ręce przed siebie, hop, i chodzi w ten sposób z ciężarem. To też jest bardzo fajne ćwiczenie na antyzgięcie. Dobra, mamy antyzgięcie, mamy rotację, przejdźmy sobie do antyzgięcia bocznego. Let's go! Idziemy sobie do tak zwanego planka kopenhaskiego. Jego możecie oczywiście wykonywać albo w sposób statyczny, albo w sposób dynamiczny. Jest to tyle fajne ćwiczenie, że oprócz pracy gdzieś tam właśnie na tym antyzgięciu, jeśli idzie o samym mięśnie korpusu, pracujemy sobie też nad grupą przewodzących, która jest często bardzo mocno zaniedbana, jeśli idzie o zawodników sportu walki. I teraz, tak naprawdę jeśli idzie o ustawienie. Noga, która leży na ziemi, najlepiej, żeby była w pozycji tak zwanej sprinter pose, czyli ona jest zgięta do kąta 90 stopni w stawie kolanowym i w stawie biodrowym. Pięta czy palce naciągnięte na siebie, żeby one nigdzie tutaj nie wisiały. Chcemy mieć jak najbardziej sportową pozycję. I teraz, jeśli z jakiegokolwiek powodu macie gdzieś słabe przewodziciele, czy cokolwiek jakby gdzieś w tej strefie, jeśli idzie o same mięśnie, nie do końca Was trzyma i trzymanie nogi w ten sposób i uniesienie się do góry będzie powodowało jakokolwiek zbyt dużą dźwignię na kolano, będzie odczuwali bóle w kolanie, jak najbardziej możecie się przesunąć bliżej w taki sposób, żeby zmniejszyć sobie jakby tą samą dźwignię, samo kolano, ok? Sam ruch wygląda w ten sposób, jeśli chcecie go robić w sposób statyczny, to po prostu pamiętajmy o tym, że ruch wykonuję w ten sposób, że ja tą nogą, która jest tam na ławce, czy czegokolwiek używacie, ja chcę ją jak najmocniej docisnąć do dołu, hop, unieść się do góry i zatrzymać tą pozycję. Jeśli chcę to robić w sposób bardziej, dajmy na to dynamiczny, to chcę opuścić lekko biodro, ale jakby cały czas zostawiam sobie tyłek centralnie na ziemi, czyli ja tylko dotykam do ziemi, ale nie odpuszczam całego napięcia z nogi, hop, wychodzę do góry, dobra? Czyli jedna wersja. Albo druga, statyczna. Ostatnie ćwiczenie w tej części, czyli zgięcie antybocznego, będzie tak zwany suitcase carry. Znowu jakaś tam forma chodzenia z ciężarem, czyli dobra dla kondycji, dobra dla brzucha, dobra dla antyzgięcia w tym wypadku. Tutaj pamiętamy tylko o tym, że po pierwsze nie damy się zgiąć w tą stronę, czyli nie możemy iść za bardzo w tą stronę, a z drugiej strony też nie chcemy za bardzo kontrolować tego ruchu i iść w ten sposób. Staramy się jak najbardziej utrzymać barki na jednej linii, mocno sobie ściągnąć łopaty, napiąć całe plecy. Nie dajemy się po prostu zgiąć.
7 przykładowych ćwiczeń na mięśnie core. Przeszliśmy sobie tak naprawdę przez wszystkie trzy płaszczyzny. Pamiętajcie, że praca na siłowni to nie jest tylko i wyłącznie praca na tym, jak wyglądacie, jak wyglądają wasze mięśnie, tylko zwłaszcza jeśli mówimy tutaj o sporcie, jest to praca nad performancem, jest to praca na przełożeniu tego, co robicie tutaj, bezpośrednio na wasz sport. Oczywiście nie są to jedyne ćwiczenia, bo tych ćwiczeń jest cała gama, chciałem wam po prostu pokazać gdzieś te najprostsze. Oczywiście każde z tych ćwiczeń też ma swoją progresję, chociażby ćwiczenie, które widzieliście na koniec, czyli te suitcase carry, możemy sobie zrobić z tego chaos suitcase carry, czyli możemy sobie obwiązać jakby sam kettlebell taśmą i chodzić z taśmą, przez to, że jakby dodajemy sobie jeszcze dodatkowy element, który musimy wyhamować, ponieważ jakby ten kettle nam lata góra-dół, na boki, więc jeszcze dodajemy sobie większe spięcie. W zasadzie, tak jak mówiłem wcześniej, a propos AB Wheela, możemy to robić sobie ze stania. Jeśli ktoś nie jest w stanie na przykład zrobić w ogóle AB Wheela, to może sobie, a jakby planki nie dają mu już zbyt dużej stymulacji, może sobie wykonywać to ćwiczenie z kola, na przykład wychodząc na rękach do przodu i wracając. Jest naprawdę bardzo duża liczba ćwiczeń i progresujących, i ćwiczeń takich, które możecie sobie użyć w każdej tej strefie czy w tej płaszczyźnie ruchu. Ja chciałem wam pokazać przykładowe, możecie sobie oczywiście użyć w waszych planach treningowych. Jeśli chcecie więcej tego typu rzeczy, czy chcecie poznać więcej ćwiczeń w tych konkretnych płaszczyznach, możecie zawsze się do mnie odezwać, albo w późniejszych filmach też może się coś pojawić. Także zapraszam was do lajkowania, do komentowania, do subskrybowania. Widzimy się w kolejnych filmach. Let's go!